Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś w związku z walentynkami, które już w ten weekend, chciałam nagrać właśnie coś takiego walentynkowego w takich bardzo, bardzo miłosnych klimatach. Postanowiłam więc zdradzić Wam moje ulubione historie miłosne. I tu uwaga, nie będę sięgać po klasykę, bo to, że kochałam przeminęło z wiatrem, czy duma i uprzedzenie, to oczywista oczywistość. Chciałabym Was czymś zaskoczyć, przynajmniej w pewnym stopniu, bo część tych pozycji, które zaraz podam, doskonale znacie. Także mam nadzieję, że mi się to uda. A zatem miejsce piąte. Love Rosie Cecily Ahern, czyli przepiękna opowieść o miłości, która czeka na naszych bohaterów gdzieś na końcu tęczy. Pytanie tylko, kiedy uda im się tam dotrzeć. Bardzo polubiłam Alexa, bardzo polubiłam też Rosie, moim zdaniem to naprawdę świetnie wykreowane postacie. Kibicowałam im już prawie od pierwszych stron i za każdym razem, gdy byli blisko tego, żeby powiedzieć sobie to, co do siebie czują, lecz tego nie robili, miałam ochotę nimi potrząsnąć i to naprawdę porządnie. Pamiętajcie zatem, milczenie wcale nie jest złotem i ta książka jest tego najlepszym przykładem. Miejsce czwarte. Dziennik Bridget Jones, Helen Fielding, czyli książka, której kompletnie nie pamiętam. Czytałam ją 16 lat temu, przełom podstawówki, liceum, jakoś tak. Mam jednak ogromny sentyment do tej historii za sprawą filmu, który skradł moje serducho. Co prawda nie od razu, bo gdy zobaczyłam ten film zaraz po przeczytaniu książki, twierdziłam, że to klub. Dopiero z czasem przyznałam, że to naprawdę niezła ekranizacja. No i Mark Darcy w z Reniferem, ten widok rozmarzyłam się. Naprawdę cieszę się, że Bridget Jones trafiła na takiego faceta. Film mogłabym oglądać na okrągło, a książkę wypadałoby odświeżyć, co na pewno zrobię. Mam nadzieję, że jeszcze w tym życiu. Miejsce trzecie, a na nim Gra o tron George'a R.R. Martina, co pewnie głupio i nieprawdopodobnie zabrzmi w świetle tego, co Martin wyczynia na kartach swoich książek, ale w tej części mamy naprawdę świetny wątek miłosny. Chodzi oczywiście o Daenerys i Khala Drogo. On ją kupił, ona go pokochała, została jego Khaleesi, księżycu mojego życia, moje słońce i gwiazdy, czy jakoś tak. To chyba najromantyczniejsze kwestie w historii literatury, a przynajmniej tak mi się wydaje. Z takimi bardziej romantycznymi chyba się nie spotkałam i choć za samym Drogo tak do końca nie przepadam, to jednak w duecie z Daenerys biorę go, naprawdę biorę. Ten wątek jest przecudny, przewspaniały, naprawdę piękna i taka no dość smutna historia miłosna. Jedna z moich ulubionych. Miejsce drugie. Akademia Wampirów Rishelmit, czyli coś, czego na pewno się spodziewaliście i czym nie będą niestety machać, bo znajduje się w stosie za mną i nie chciało mi się tego wyciągać. Także o co tutaj chodzi? Dimka, Ros, Dimka, ja, oczywista oczywistość. Ta chemia między nimi, ta chemia między mną a Dimką, to jak Ros przebyła naprawdę kawał świata, żeby go odzyskać, jak walczyła o tę miłość, jak walczyła o to uczucie, to było coś naprawdę tak niesamowitego, że Akademia Wampirów to pierwsza młodzieżówka, która naprawdę podbiła moje serducho. To jest młodzieżówka, do której na pewno będę wracać. Rishelmit stworzyła coś niesamowitego. Historię, która wciąga już od pierwszych stron, to właśnie dzięki niej lista moich mężów wydłużyła się o boskiego Dymitra Bielikowa, cudownego, wspaniałego wampira, którego kocham ponad życie, o czym doskonale zresztą wiecie, także pewnie zaraz zadacie pytanie, dlaczego skoro tak bardzo go kocham, wylądował on dopiero na drugim miejscu. Już tłumaczę, ponieważ nie jest to lista moich mężów, tylko historii miłosnych, chociaż gdybym robiła listę mężów, to też nie potrafiłabym ich tak chyba uporządkować, przypiąć im wszystkim konkretnych numerków, że na przykład Dimka byłby piąty, a Mark Watney, moja obecna miłość, byłby pierwszy, bo oni wszyscy zajmują to pierwsze miejsce w moim serduchu, ale dobra, abstrahując od tego. Dlaczego Dimka i Ros znaleźli się na drugim miejscu? Wszystko przez Tristana oraz Yvain, bohaterów Gwiezdnego Pyłu Neila Gaimana, to absolutnie mój numer jeden, jeśli chodzi o historie miłosne. Otóż Tristan, główny bohater tej powieści, zakochuje się w pewnej pięknej dziewczynie. Jego zdaniem jest to najpiękniejsza dziewczyna nie tylko w całym miasteczku, ale też w całej Anglii, a być może nawet na całym świecie. No i obiecuje przynieść jej gwiazdę, dość naiwnie sądząc, że ta w zamian za gwiazdę da mu wszystko, czego on zapragnie. No i na tym etapie w domyśle oczywiście chodziło o jej rękę. Tristan bardzo, ale to bardzo chciał ją poślubić. No i właśnie w tym celu wybrał się do magicznej krainy za murem, gdzie poznał Yvain, gwiazdę, z którą przeżył niesamowite przygody. A
a także dowiedział się, co to jest miłość, co to znaczy być kochanym i co to znaczy kochać. I to było coś naprawdę pięknego, bardzo, ale to bardzo lubię tę historię. I choć kocham książkę, zdecydowanie bardziej wolę jednak ekranizację. Wydaje mi się, że tam właśnie historia Tristana oraz Iwain została zdecydowanie lepiej przedstawiona niż w książce. Także jeżeli jeszcze jakimś cudem nie widzieliście tego filmu, gorąco, gorąco zachęcam Was do tego, bo ta historia, ona no naprawdę rozpiernicza, system jest jedyna w swoim rodzaju, totalnie magiczna, baśniowa, cudowna, wspaniała, przekochana, zdecydowanie mój numer jeden. Mój mini tyci ranking historii miłosnych dobiegł końca i teraz uwaga, dla wszystkich wytrwałych, którzy oglądali całe to moje paplando, mam niespodziankę przygotowaną we współpracy z księgarnią internetową Platon24, do której link znajdziecie w opisie poniżej. Przy okazji zaznaczam, że trwają tam teraz bardzo fajne promocje i to nie tylko dla zakochanych, także warto tam zaglądać. A co dla Was mamy? Jest to naprawdę fantastyczny konkurs, bo do rozdania mam 3 zestawy, po 3 książki w każdym. I jakie są to książki? Są to książki, o których gdzieś wspominałam, czyli Love Rosie, Rozpierniczająca system, Gra o Tron, a także Dziennik Bridget Jones, który sama też w końcu muszę odświeżyć, bo naprawdę czytałam to tak dawno, że no muszę, bo kocham Bridget, także do wygrania są te 3 książki, 3 takie zestawy po 3 książki, nagrodzę 3 osoby i teraz co zrobić, żeby otrzymać ten zestaw? Otóż opiszcie swoją ukochaną historię miłosną. Może to być książka, może to być film, daję Wam wolną rękę, macie czas do 21 lutego, odpowiedzi wpisujcie w komentarzach poniżej, wyłonię 3 zwycięzców i teraz uwaga, wyniki konkursu ogłoszę na fanpage'u Book Reviews w terminie tak do 2 tygodni po zakończeniu tego konkursu, ponieważ no niestety nie wyrabiam się na zakrętach i nie mogę tak na bieżąco czytać tych wszystkich Waszych odpowiedzi, także bardzo Was za to przepraszam, no i właśnie od razu uprzedzam, żebyście dzień po skończeniu konkursu nie pytali, kiedy wyniki, bo wyniki się pojawią tak do 2 tygodni, także to by było tyle, życzę Wam powodzenia i bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że też lubicie te historie miłosne, które tutaj właśnie Wam przytoczyłam. Jestem ciekawa, która z nich podoba Wam się najbardziej, także też jestem właśnie ciekawa Waszych odpowiedzi i to by było chyba na tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!